Witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Inżynier Programista, w którym porozmawiamy sobie na temat analizy, czytania i modelowania na bazie bardzo prostego rysunku technicznego, który, jak być może już zaobserwowaliście na pierwszy rzut oka, posiada pewne tutaj nieścisłości, pewne drobne błędy. Będziemy to tutaj wszystko omawiać. Natomiast, co to jest za strona, co to jest w ogóle za dokument? Ja jakiś czas temu, tak zupełnie przypadkowo, przeglądając różne materiały w sieci, znalazłem właśnie takie opracowanie, które no jak się okazuje jest wydane w języku hiszpańskim, ja niestety hiszpańskiego w ząb nie potrafię nic, natomiast mamy sprytne narzędzia, które troszeczkę nam pozwalają i tutaj się dowiemy, że mamy właśnie jakiś przewodnik dla studentów w zakresie, Czytania, tworzenia rysunków technicznych i jakbyśmy tak na szybko to przewinęli ten dokument, powiedzmy, że ten adres, do te, ten link w opisie pod filmem zamieszczę, więc sobie będziecie mogli to odwiedzić. Myślę, że tak patrząc pokrótce, to coś będzie a u nas bardzo popularny pan Dobrzański, więc myślę, że to będzie taki hiszpański odpowiednik, ale tutaj więcej nie podejmuje się, że tak powiem, komentowania i wśród właśnie tych, tych, tych rysunków na stronie 89 znajdziemy taki rysunek. Nie ma tutaj żadnego komentarza, chyba, że gdzieś jest powyżej, ale i tak nawet jeżeli jest, to nic z tego nie wiem. I teraz pytanie, czy na przykład tak jak widzimy otwór FI24 na FI12, no i tutaj widzimy na rzucie od góry, że brakuje zarysu otworu FI12. Widzimy okrąg związany z widokiem na... Na, na średnicy FI24, a nie widzimy okręgu związanego z rzutem FI12. Mamy pierwszy błąd. I teraz tutaj być może chodzi o to, że właśnie jednym zadaniem jest znalezienie błędów na rysunku. Tego nie wykluczamy. Natomiast nie podoba mi się jedna sprawa, kolejna, związana ze sposobem przedstawienia przekroju. I tutaj bym chciał otworzyć dyskusję dlatego w opisie znowu pod filmem, tam gdzie będzie link do tego dokumentu, będzie też spis treści. Jeżeli ktoś stwierdzi, że nie chce mu się słuchać teraz co będę mówił na temat tego widoku tego żebra, tego przekroju, to sobie przejdzie i tam zaznaczy, że za już za monologiem, czyli ta część, że tak powiem, właściwa analizy. Natomiast o co się rozchodzi, bo Wystarczy, że weźmiemy sobie normę ISO 128.3. No, nie mogę tutaj normy Wam pokazać, nie mam takiego dokumentu, żeby mógł go tutaj w nagraniu pokazać, dlatego odwołuję się jakby do samego punktu 6 i podpunktu 6.1. Bodaj, jeżeli dobrze pamiętam, normy ISO 128.3. Oczywiście w PKN możemy to też znaleźć, ale tutaj mamy jakby spis treści. Znajdziemy informacje na temat, jak powinny na rysunkach technicznych. Wyglądać przekroje przez żebra, a to ewidentnie jest po prostu żebrem. No nie da się tutaj inaczej na ten temat e, powiedzieć. E, i, e, I teraz o co chodzi? Mam tutaj taki przygotowany screen, gdzie właśnie mamy wycinek z jednej z norm. E, podobna sytuacja. Mamy żebro, i tu mamy właśnie oczekiwany sposób przedstawienia przekroju z żebrem, przez który ten przekrój przechodzi. Generalnie chodzi o to, że na przekrojach żebro się nie kreskuje. No i tak by wyglądała sytuacja dla osób w zależności od tego kiedy tego rysunku technicznego były uczone. I teraz powiem ze swojego doświadczenia, że owszem, no teraz się to zaciera tak jak na tym rysunku widzimy tutaj. Natomiast jeżeli weźmiemy do ręki dokumentację z lat kiedy maksymalnie rysunki wykonywano w AutoCADzie, czyli w programie 2D, a nie w programach, gdzie rysunki są tworzone na bazie rzutowania z modeli 3D. To faktycznie ta kwestia prawidłowego przedstawienia żeber była przestrzegana. Natomiast od czasu kiedy rysunki tworzymy na bazie programów 3D, zaczyna się to zacierać, tak jak widzimy tutaj. No i teraz podejdźmy do tego po prostu zdroworozsądkowo. Jak mamy AutoCAD, mamy możliwości do tego, żeby to żebro faktycznie w odpowiedni sposób przedstawić. I teraz mamy zwykły program do modelowania 3D. Powiedzmy Inventor, bo akurat tutaj w tym programie najwięcej tworzę, więc mogę się najswobodniej wypowiedzieć. Jeżeli chodzi o program Inventor, akurat tam moduł rysunkowy nie jest w stanie tego żebra odpowiedni sposób wychwycić. I jak będziemy mieli taką sytuację, tak zrobimy model, to dostaniemy właśnie rysunek z przekrojem. Takim, który zostanie automatycznie wygenerowany, po prostu będzie widział ściany, zrobił przekrój i tyle. I teraz nie ma sensu tracić czasu po to, żeby ręcznie ten rysunek przerabiać, tylko po to, żeby to żebro pokazać. Tak byś się wydawało zdroworozsądkowo, no bo przecież po to jest związanie tworzonego rysunku z modelem, żeby w momencie, kiedy my będziemy te wymiary zmieniać, żeby w automacie dostać przebudowany rysunek. Nie sądzę, że. Przy bardzo skomplikowanych rysunkach, ktoś to będzie eksportował do DWG i będzie specjalnie tracił czas na to, żeby to żeberko poprawić. No i właśnie w ten sposób to jakby się sprowadza do tego, że jakby zaciera się to, co jest w wymaganiach norm, gdzie to jest faktycznie podane i tak powinno być. Bo jednak, jakby nie było dla konstruktora, dla projektanta, norma to rzecz święta. Więc. Więc to jest właśnie powód ku temu, że się gdzieś to zmienia. Ale teraz weźmy na przykład program SolidWorks. W momencie, kiedy w programie SolidWorks wykonamy takie żebro ze specjalnej dla tego celu operacji żebro, i gdy będziemy robić rysunek, to we właściwościach rzutu rysunkowego. Program jest w stanie wyłączyć przekrój żebra, ponieważ to żebro rozpozna, że jest taka operacja i pozwoli na wyłączenie. Nie wiem, jak to jest aktualnie, ale jeszcze gdy kiedyś nagrywałem filmy z Solidworksem, to właśnie w Solidworksie, tam jeden film z tymi żebrami chyba poczyniłem nawet. Jest to możliwe do wykonania i tam faktycznie, jeżeli się na tym skupimy, jesteśmy dwoma kliknięciami w stanie uzyskać to, co faktycznie widzimy. I myślę, że teraz nawet ten rysunek, który tutaj jest, bardzo działa na wyobraźnię. Ponieważ w momencie, kiedy widzimy taką sytuację, gdyby powiedzmy nie było rzutu głównego, na którym jest zaznaczona linia przekroju. Gdy patrzymy tylko na sam przekrój, który widzimy na tą ścianę, od razu znając pojęcie rysunku i tego, jak są oznaczone żebra, my to widzimy. Że to będzie żebro, nie ma innej opcji. Natomiast, gdyby to było zakreskowane, no to co widzimy? Widzimy po prostu fragment, prawda, litego materiału, który na przykład jest obrócony o pewien kąt. I teraz, w zależności od tego, kto na jakim jest, że tak powiem, doświadczeniu związanym z rysunkiem, no to być może będzie patrzył z mojej perspektywy w ten sposób, jak mówię, może nie. Natomiast to jest moja opinia w tym temacie, jak ja to widzę z, z tego, gdzie powiedzmy, to doświadczenie z rysunkiem nabierałem właśnie mniej więcej na etapie, kiedy następowało takie wraźne przejście z rysunków płaskich wykonywanych ręcznie w AutoCADzie na rzecz rysunków generowanych automatycznie w modelach 3D. I faktycznie obecnie spotykając rysunki 3D generowane przez programy, nawet jeżeli jest to rysunek wygenerowany w SolidWorksie, gdzie ktoś na przykład tej funkcjonalności nie zna, to się okazuje, że otrzymuje rysunek, który, z którym na przykład mam jakieś tam coś do czynienia, gdzie faktycznie jest temat żebra i w ogóle nie jest to wyeksponowane, że faktycznie to żebro jest, czyli po prostu tak jak program przekroju. Tak to jest. Pozostawiam ewentualnie Wam do wypowiedzenia się, jak Wy na to patrzycie, czy Was to obchodzi, że tak powiem, no kolokwialnie oczywiście, czy Was to, czy was to nie obchodzi, czy, czy zwracacie na to uwagę, czy nie zwracacie. Ciekaw jestem Waszej opinii i, i ciekawy jestem jeszcze jednej rzeczy z Waszej strony. Jak się ma aktualizacja norm w świetle tej cyfrowej automatyzacji tworzenia dokumentacji technicznej? No jestem tutaj w waszej takiej opinii ciekawy, otwieram, że tak powiem, pole do dyskusji. Eee, myślę, że coś fajnego z tego może wyjść, więc czemu nie? Więc e, myślę, że tu można by mnożyć takie przykłady, gdzie faktycznie to e, wyeksponowanie tego, tego żebra na rysunku, że to faktycznie tak ma być, wyglądać zgodnie, że tak powiem, z regułą e, sprawi, że e, jakby spojrzenie pierwsze na rysunek szybciej da wyobrażenie, z jakim detalem mamy do czynienia, co po prostu przyspiesza czy stanie tego rysunku. Więc tutaj tak tak na to patrzę ze swojej strony. Dobra, tyle tego mojego monologu. stwierdziłem już kiedyś miałem ten temat poruszyć, ale akurat tu mi to pasuje. No i faktycznie nawet w Afrykadzie jak będziemy chcieli zrobić taki rysunek, bo jesteśmy w stanie coś takiego zrobić, zrobimy przekrój, dostaniemy to co tutaj widzimy. Czyli w prosty sposób nie jesteśmy w stanie tego żebra wykreślić tak żeby ono było bez przekroju, bez kreskowania. Natomiast są tam bodajże pewne techniki jeden z Tutaj e, widzów, który współpracuje z osobami odpowiedzialnymi za tworzenie czy też aktualizację Fricada, jakby pracy nad tym programem, e, zna sposób na to, żeby to zrobić, aczkolwiek nawet kiedyś w komentarzu jakimś to przedstawił, ale z, znowu z mojej perspektywy, z mojej strony jest to granie warta świeczki, ponieważ wymaga bardzo wiele napracowania, a w momencie kiedy, że tak powiem, zmienimy model, zaktualizujemy rysunek, to prawdopodobnie to wszystko się i tak pogubi, więc no nic tam to nie ta. No, więc, że tak powiem, sama, sama natura, ta powiedzmy z tego świata cyfrowego nam tutaj zaczyna działać. Ale teraz o co chodzi? Znając już te ilości filmów, które opublikowałem w temacie Fricada. No, wykonanie tego modelu, tak naprawdę, to jest rzecz trywialna, drobiazg, i nawet osoby, które są tutaj początkujące, wystarczy, że się wrócą kilka filmów wstecz i już będą wiedziały, jak ten model zrobić. Dlatego mam wyzwanie i będziemy ten model robić z pewnym, nazwijmy to, utrudnieniem. Ja to sobie nazwałem na potrzeby tego filmu. Wykonanie modelu z jednego zamocowania. Może troszeczkę brzmi tak dziwnie, ale do czego nawiązuje, do czego mi to się przypomniało. Być może kojarzycie takie stwierdzenie obróbka na przykład jakiejś tulei ma być wykonana z jednego zamocowania. Na przykład średnica oznaczona tam A, B i C na tej tulei ma być wykonana z jednego zamocowania. Po co takie zabiegi? Po to, żeby uzyskać bardzo dokładne relacje współosiowości bicia pomiędzy powierzchniami właśnie tych wykonywanych, na tych wykonywanych średnicach. I teraz jak to przenieść do Frikada? Ja to odnoszę do układu bazowego. I teraz mówiąc, że robimy to z jednego zamocowania, to ja to traktuję, że robię jakby z jednej płaszczyzny układów stworzonych. Dobrze? Uznajmy, że to jest taki, takie tutaj podejście eksperymentalne, moje wymyślone na potrzeby tego filmu. Po to, żeby no, trochę pobawić się modelowaniem i sposobem jakby obierania kroków. Bo takie standardowe, losowe podejście do tego modelu, to naprawdę wiele by tu nie wniosło. A tak to będzie mam nadzieję, fajne. Więc teraz obierzmy sobie drugi kierunek. Twórzmy ten model od bazy. Co jest bazą? Bazą jest podstawa. Mamy tutaj pewien prostokąt zakończony łukiem, z którego wychodzi tuleja, w której jest otwór, z której wychodzi ucho. Następnie mamy znowu tuleję, oczywiście w takim uproszczeniu, w której mamy otwór gwintowany, i następnie mamy to żebro. Więc róbmy mniej więcej w tej kolejności. Co będzie pierwsze? Będzie, pierwsze, yy, będzie pierwsza podstawa. I teraz ważna rzecz. Da się ten model zrobić z jednego zamocowania, jak ja to mówię, czyli z jednej płaszczyzny, bo jest model idealnie symetryczny. Tak wynika z rysunku, nie da się tutaj tem, temu, powiedzmy, zaprzeczyć w świetle jakby takich, takiego standardowego podejścia. Natomiast no, takich komponentów, które faktycznie są zawsze świetl, świetnie idealne, no niestety zbyt często się nie zdarza, więc mamy, nazwijmy to, akurat taki szczęśliwy tutaj przypadek, przykład. Dobra, pozwoliłem sobie troszeczkę pogadać. Mam nadzieję, że to nic złego i, i was to nie zniechęci, bo już otwieram Freecada, gdzie ten model jest wykonany. Troszeczkę zmienione są wymiary, ale to mniejsza z tym, ponieważ zrobiłem to tak na szybko. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi właśnie o to, żeby tutaj zobaczyć, jak powinno być na rysunku zaznaczona kwestia tego. Czyli tak widzimy jedną krawędź otworu wewnętrznego i drugą krawędź. Otworu zgodnie z rysunkiem Fi24. Czyli właśnie tutaj ta kwestia tak powinna, powinna wyglądać i tylko po to mam to tutaj przygotowane. A teraz otwieramy sobie nową e, część. To mogę sobie w ogóle zamknąć. Start page mogę sobie zamknąć. Jesteśmy nadal w Freecadzie 0.21.2. Na dzień dzisiejszy jest to program nadal w wersji aktualnej. I teraz ustalmy sobie, która nasza płaszczyzna będzie tą jedyną płaszczyzną, którą będziemy używać do wykonania tego modelu. No to skoro już tak mamy ustawiony układ współrzędnych, przyjmijmy, że płaszczyzna XZ, przynajmniej w moim przypadku, Wy sobie możecie robić według tam innych swoich pomysłów, to będzie tą jedną, jedyną płaszczyzną, z której ten model będziemy wykonywać. Dobra, startujemy. Mamy 0. I teraz znowu róbmy założenie, że będziemy się starać robić ten model od lewej do prawej. Pytanie, czy nam to wszystko wyjdzie? Czyli, jak popatrzymy sobie na rysunek. To będziemy mieli tak najpierw podstawa, potem główna tuleja, potem zrobimy sobie ucho. Otwory zróbmy sobie na koniec, bo jakbyśmy od razu chcieli zrobić otwory, to by nam to troszeczkę bruździło tutaj, więc musimy sobie trochę pomóc. Aczkolwiek to w niczym nie przeszkodzi. M14 zastąpmy sobie po prostu, niech będzie tam f 14, może, ponieważ i tak rysunkowo jesteśmy w stanie sobie tą cechę potem oznaczyć. Albo zrobimy, zrobimy może w ten sposób, że zrobimy mniejszy otwór po to, żeby potem oznaczyć gwint. No i tyle. I potem na samym końcu to żeberko zrobimy. A potem na samym końcu, oczywiście, otwory. Więc teraz tak, startujemy. Podstawa. Więc teraz wymiar 0. Traktujmy, że 0 będzie przechodziło w osi z tego otworu. Czyli musimy wystartować prostokątem o wysokości zgodnie z przekrojem 10 mm. I teraz jaka jest długość? No właśnie tu sobie musimy policzyć przy takim podejściu, ponieważ tak mamy 120 mm na całej długości i mamy FI42 średnicy, czyli od tego musimy dość 21 mm, czyli mamy długość samego prostokąta, czyli od osi do, do końca podstawy, mamy w ten sposób 99 mm ciekawy wymiar. Więc co robimy? No robimy prostokąt, wybieramy prostokąt z dwóch narożników, startujemy z zera, no i mamy prostokąt, z którego będziemy wyciągać sobie bazę. Więc teraz oznaczymy wysokość zgodnie z rysunkiem, to było 10 mm. No i teraz długość z tego, co sobie policzyliśmy, to była wartość 99 mm, tak jak końcówka cen w znanych supermarketach. Dobra. No i teraz co, co robimy z tym, z tym dalej? No to będziemy wyciągać na jaką szerokość 42 mm, więc tutaj nic specjalnego więcej się nie wydarzy. Czyli zamykamy szkic, przechodzimy do narzędzia pady, czyli związanego z wyciągnięciem, ale uwaga. Nie chcę tutaj robić zabiegu Symetrii, dlatego zabiegu Przepraszam, odbicia lustrzanego Dlatego po prostu będziemy cały czas korzystać Z, z symetrii, czyli wyciągamy na wymiar, na wymiar Dla przypomnienia, bo niestety nie e, zanotowałem 42 mm, czyli wprowadzamy wartość 42 mm, przy czym oczywiście wprowadzamy mu opcję e, symmetric to plane, czyli aby to był obiekt symetryczny. Dla potwierdzenia włączymy sobie globalny układ współrzędnych klawiszem spacja. No i teraz będziemy mieli potwierdzenie, że mamy zorientowany zgodnie z naszymi wcześniejszymi zało założeniami i żeby było faktycznie tak jak mówimy to płaszczyznę XY sobie wyłączymy klawiszem spacja oczywiście i płaszczyznę YZ plane też sobie wyłączymy. Zostaniemy z płaszczyzną XZ, bo XZ, bo tylko na niej będziemy tutaj bazować. Dobrze. Co potrzebujemy zgodnie z rysunkiem dalej patrząc od lewej strony? Potrzebujemy tutaj Czyli żeby zrobić teraz tuleję no, na tej płaszczyźnie no to musimy wykonać ją poprzez obrót względem głównej osi. Akurat tu nam się ładnie zgadza, czyli prosta. Sprawa znowu. Wybieramy sobie płaszczyznę XZ plane, wybieramy sobie tworzenie szkicu. No i oczywiście, żeby nam łatwo było się złapać, startujemy sobie zera i mamy tuleje. Powiedzmy, od z lewej do prawej, więc powiedzmy po prawej stronie. Niech też będzie, że przekroje będziemy mieli, które będziemy, prawda, obracać sobie. I teraz idziemy do rysunku. I teraz, dlaczego tak zabasowałem? Bo mamy od razu wysokość, nie musimy się bawić w obliczenia. Czyli mamy wysokość 50 mm. Czyli wprowadzam wymiar 50 mm i uwaga, tutaj mamy sytuację taką, że jesteśmy z tym szkicem w środku tej istniejącej już objętości. Mamy specjalne narzędzie view section po to, żeby zrobić sobie przekrój względem płaszczyzny szkicu i wtedy mamy widoczne wszystkie nasze składowe rysowanego szkicu i dzięki temu łatwiej nam jest czy na przykład związać z jakimś punktem czy utworzyć wymiar jeżeli tam się coś trochę więcej dzieje na tym szkicu i teraz średnica 42 mm oczywiście my będziemy mieli tutaj tylko promień o wymiarze 21 mm szkic jest w pełni związany nic nam więcej do szczęścia nie trzeba ponieważ obracamy względem globalnej osi współrzędnych gdyby tej globalnej osi współrzędnych tutaj nie było a tak proszę państwa będzie w przypadku tej drugiej tutaj tulei widocznej no to będziemy musieli troszeczkę inaczej pokombinować, bazując na płaszczyźnie XZ Plane. Dobrze, czyli wybieramy sobie teraz narzędzie do wykonywania obrotów, narzędzie Revolution, wybieramy sobie główną oś obrotu. To już z moich filmów wiecie, że, że staramy się wybrać konkretnie, o którą oś nam chodzi, no i nasza tuleja jest gotowa, czyli ten fragment naszego modelu jest już gotowy. Lecimy sobie dalej. Robimy sobie teraz to ucho, to wycięcie, które tutaj widzimy, więc znowu zgodnie z założeniem wybieramy sobie płaszczyznę. XZ plane, startujemy ze szkicem, włączamy sobie przekrój, żebyśmy się mieli łatwo do osi zabazować. No i teraz na najprościej rzecz mówiąc, żeby nam łatwo było zabazować, prawda? I mamy wstępny zarys pod nasze, pod nasze ucho. Tutaj oczywiście mamy łuk. No to ja sobie teraz zaznaczę krawędź, którą mamy w tym miejscu, i pozwolę sobie przycisnąć. Delay ją skasować, a uzupełnię ją na przykład pierwszym wyborem, pierwszym narzędziem związanym z tworzeniem łuków. I zwiąże się tutaj w ten sposób, żeby sobie związać tym łukiem te dwa odcinki i teraz musimy popracować troszeczkę nad wymiarami możemy oczywiście musimy tutaj wyprowadzić styczność styczność możemy zrobić na dwa razy na dwa sposoby albo za pomocą relacji styczności pomiędzy odcinkami które tutaj mamy tego tego przekroju z tym łukiem który tutaj mamy czyli o w ten sposób to jest jedno podejście a również możemy inne podejście zastosować takie że warunkiem aby styczność została zachowana jest taka że wszystkie punkty Punkty łuku muszą być współliniowe, czyli wybieramy wiązanie współliniowości punktów, i sobie w ten sposób wiążemy. i Raz i wiążemy sobie drugi raz, czyli można powiedzieć, że to jest takie niejawne, niejawny sposób na określenie, prawda, styczności. Natomiast które sobie wybierzecie, możecie sobie tutaj pokombinować. Grunt, by uzyskać oczekiwane rozwiązanie. Zaczniemy sobie teraz to wymiarować, zgodnie z tym, co tutaj było podane, i jeszcze teraz to, co tutaj zaobserwowałem, proszę zobaczyć. E, specjalnie został wprowadzony tutaj linie niewidoczne na widoku, z którego został wykonany przekrój, po to, by oznaczyć F10. A proszę zobaczyć, jak łatwo to F10 było oznaczyć na przekroju, gdzie dostajemy, że tak powiem, odpowiednie, e, odpowiedni okrąg do tego, że tak powiem, za darmo. Natomiast tutaj, e, bez tej sytuacji, dostalibyśmy, e, że tak powiem, zgodnie też z takimi założeniami. Gdzie nie powinno się, albo może inaczej, powinno się unikać linii niewidocznych na rysunku, po to, aby sobie tutaj zostawić spokojnie, powiedzmy, grubość tego, tego ucha, a otworek ładnie sobie tutaj średnicą oznaczyć obok promienia, czyli tutaj no, wysokości z tej, z tej perspektywy, właśnie tego, tego ucha. Także w ten sposób można sobie tutaj działać. Dlatego w tym modelu myślę, że też możemy sobie ten okrąg od razu wprowadzić, ponieważ akurat w tym przypadku nie będzie nam to tutaj rzutowało. Dlatego teraz tak, jeżeli chodzi o wysokość, albo możemy sobie od razu z R10 zrobić wysokość 20, albo możemy sobie zrobić właśnie promieniem, tak jak to było na rysunku R10 i teraz średnica z kolei to było Fi. 10, więc sobie teraz to od razu tutaj oznaczymy, ponieważ będziemy wyciągać razem z otworem. No I teraz zobaczcie, nawet na tym właśnie przykładzie widzimy, jak można było na tym przekroju sobie na rysunku od razu zaznaczyć właściwie te wymiary. No i dobrze, to mamy. Brakuje nam jeszcze odrobinę. Idziemy tych wymiarów szukać. Odległość od osi głównej 32 mm do osi otworu, więc teraz sobie wymiarujemy to tak, że złapiemy sobie wymiarem środek okręgu i oś. No i teraz przypomnimy wymiar 32 mm skadza się Oczywiście tutaj gdyby teraz powstała, powstało zapytanie, na przykład takie, gdyby nie było tych linii przerywanych, nie było znaczenia fi 10, to jak zaznaczyć? No Oś, gdybyśmy tu zaznaczyli, to po prostu już z, z, z definicji wiemy, że to będzie oś tego otworu, ponieważ też takie w ten sposób oznaczamy, więc nie byłoby tu żadnego problemu z, z prawidłową interpretacją, że jest to oś otworu i oznaczamy w ten sposób 32 mm, ponieważ tu jest łatwo oznaczyć. Natomiast tutaj, no to znowu byłoby przecinanie się z innymi liniami wymiarowymi. Więc ktoś by mógł podnosić, że się linie wymiarowe przecinają. Ale umówmy się też z tym przecinaniem linii wymiarowych. Jak jest prosty rysunek, tak jak w tym przypadku, możemy tego uniknąć. Ale jeżeli na rysunku dzieje się dużo, czasami jest to naprawdę po prostu niemożliwe. Więc żebyśmy nie wiem, co robili, nie zawsze jest tak łatwo, że te linie wymiarowe nie będą się przecinać. Także też miejmy do tego w pewnych sytuacjach pewien. Pewien dystans. No, pytanie też oczywiście, ile mamy czasu na, na wykonanie tego tak, jak powinno być. E, dobra, niuans. E, I teraz odległość. Tutaj powiedzmy, zabazujemy sobie wymiar od bazy, czyli 25 plus wysokość podstawy 10, czyli mamy wymiar 35 mm i znowu od środka okręgu do osi. X, ponieważ sobie tutaj też zrobiliśmy prawidłowo bazę 35 mm, możemy sobie to wyciągnąć, żeby to było wszystko dobrze, dobrze widoczne, albo tutaj, żeby było to skompaktowane. I w ten oto sposób szkic tutaj dla naszego ucha jest gotowy. Więc teraz analogicznie wybieramy go, wybieramy wyciągnięcie symetryczne i ustalamy wartość tego wyciągnięcia na wartość 10 mm. Więc sobie zresztą tutaj standardowa wartość dla wyciągnięcia, więc po prostu klikamy sobie OK. No i ta kwestia jest gotowa. No to co robimy dalej? Robimy sobie teraz ciekawszą część, czyli kolejną tuleję, również z płaszczyzny XZ. No więc startujemy, tworzymy sobie nowy szkic. Wykonujemy sobie przekrój. No i teraz co możemy zrobić? I teraz jest taka sprawa, bo oczywiście pewnie większość się domyśli, że musimy sobie zrobić prostokąt, który obrócimy względem osi obrotu. Tylko uwaga, żeby komuś do głowy nie przyszło, zaznaczenie sobie tej krawędzi i prze, y, z, y, tak powiem, przekonwertowanie jej na element konstrukcyjny. I oczywiście większość osób będzie miała słuszność, bo przecież tak w innych programach się robi. To znaczy, wybieram sobie na przykład z jednej, z jedną krawędź jako oś obrotu, oś, prawda, symetrii, i wychodząc ze szkicu, narzędzie rozpozna mi tą oś i mi wykryje automatycznie oś obrotu. Tak na przykład będzie w programie Autodesk Inventor. Ale na przykład, nie każdy program potrafi sobie to w ten sposób oznaczyć. Więc musimy tak albo stworzyć sobie oś konstrukcyjną pomocniczą, możemy to zrobić bardzo łatwo i tutaj, albo możemy zrobić tutaj inny manewr. To znaczy tak, wracamy z tą osią z powrotem na element, że tak powiem, profilu, zarysu profilu. Zwymiarujmy sobie to tak jak potrzeba, żeby nam tutaj nie uciekało nigdzie, czyli teraz tak. Wysokość od bazy 16 mm, czyli Powiedzmy ten punkt, albo o, po prostu krawędź. 16 mm wysokości. I teraz zobaczcie, tu mamy pewne przekłamanie w stosunku do tego, co widzimy na rysunku, a do tego, co wynika nam z wymiaru. Chyba, że się ktoś pomylił i to 16 miało być do dziesiątki czyli finalnie 26. Zróbmy sobie taki zabieg. No, wygląda to troszeczkę bardziej realistycznie. Aczkolwiek, i tak patrząc na poziom do osi, tutaj, no mniej więcej by to miało sens. Przyjmijmy, że ma to być wymiar 26 mm, wygląda to zdecydowanie lepiej. I teraz, gdzie jest oś? Oś jest odsunięta od osi tego otworu. Czyli od osi głównej o wymiar 70. 4 mm i teraz ktoś zapyta, a jak się ma to teraz do kwestii tolerancji wymiarowych, do wymiarowania w modelu zgodnie z tym, co jest na rysunku, na którym bazujemy? Tutaj uczulam na pewną rzecz, nie ma obowiązku a w niektórych sytuacjach wręcz nie należy tego tak traktować, że to co widzimy na rysunku z którego wykonujemy model, że wymiary, które na nim widzimy, musimy idealnie odwzorować. Absolutnie nie. To co sobie tworzymy wymiarowanie na szkicu, yy, podczas tworzenia modelu 3D robimy tak, żeby nam było wygodnie kontrolować model. My konstruując dany element albo pracując nad nim, my zwykle będziemy znać jego przeznaczenie, a jak nie, no to będziemy musieli się dowiedzieć. Po to, by w momencie, kiedy wiemy, z czym on współpracuje, odpowiednio przygotować rysunek techniczny, ale to wtedy dopiero pracujemy sobie nad tym, jak będziemy jego wymiarować, gdzie są układy bazowe i tak dalej. Natomiast w świetle szkicu, który przygotowujemy do wykonania modelu, absolutnie nie ma tutaj jakiegoś obowiązku ani zasady, że to musi być przełożone jeden do jednego. Nic z tych rzeczy. Tak sobie proszę wymiarować szkic, żeby wygodnie było yy, przekonwertować model, bo. Teraz, teraz, co to znaczy wygodnie przekonwertować model? A zależy nad jakim etapem pracujemy, bo gdy się okaże, że dostosowujemy sobie na przykład pozycję tej tulei, no to się okaże, że łatwiej na przykład względem bazy będzie akurat bezpośrednio tą tuleję sobie przekonwertować, a nie względem tego ucha, który się na przykład. Przez to, że przekonwertujemy sobie pozycję tej tulei, to jeszcze niezależnie będziemy musieli zmienić pozycję ucha, więc wtedy absolutnie musimy wykształtować, wykształcić sobie jakąś, jakąś bazę. Zwykle ta baza będzie związana z umiejscowieniem tego komponentu w zespole wyższego rzędu, gdzie tam będziemy znali sposób pracy tego, tego komponentu. No oczywiście no to też no, no nie da się tak każdego przypadku jakby idealizować co. W pewnym sensie teraz nastąpiło z mojej strony, ale to jest najbliższe, że tak powiem, realiów, z którymi, się, z którymi się spotykamy. Więc teraz przechodzimy do sedna sprawy z tą osią, ponieważ od zera, od osi zera globalnego układu współrzędnych musimy sobie przesunąć, czy też wykształcić oś na odległości 74 mm. I zróbmy sobie to, czyli stworzymy sobie oddzielną krawędź, która... Powiedzmy, zwiążemy sobie, żeby to na wysokości było też tak, jak powinno być, i teraz to przekonwertujmy sobie na element konstrukcyjny. Oczywiście możemy to też chyba zrobić. Yy, możemy to też chyba zrobić z prawego przycisku myszy, albo i niekoniecznie. W każdym razie, mniejsza, mniejsza z tym. Aha, tutaj to możemy zrobić, o właśnie. Czyli w lewym kontenerze, tu, gdzie mamy elementy w lewym menu możemy sobie na danym elemencie składowym naszego szkicu kliknąć prawym przyciskiem myszy i tutaj możemy e, przekonwertować na element konstrukcyjny. Czyli ale myślę, że najłatwiej jednak to będzie z głównego menu, bo wtedy świadomie to robimy. I teraz wymiarujemy, czyli e, odległość od osi 74 mm. Tutaj ma być oś. I co dalej? E, średnica, czyli to ma być fi 30. Czyli na promieniu ma być ta tuleja nasza 15. To mamy wymiarowane. No i teraz co robimy? No robimy tak, że wiążemy sobie w dowolny sposób. Można stycznością te dwie krawędzie. Można przynależnością na przykład punktu do osi związać sobie. I teraz my tą linię tutaj widzimy, że jest dodatkowo oznaczona jako konstrukcyjna. I teraz proszę zobaczyć co się stanie. Wyjdziemy ze szkicu. I jak robiliśmy to w pierwszym przypadku, wykonujemy operację obrotu narzędzia. Program sobie na razie coś zrobił, absolutnie odbiega to od tego, czego oczekujemy, bo on sobie wybrał pierwszą dowolną oś równoważną z osią Z, ale proszę zobaczyć co się tu pojawiło. Construction line 1 na przykład. Więc teraz widzimy, że program na bazie szkicu, który jest podstawą do wykonania operacji 3D, wyłapał, że tam jest linia konstrukcyjna i to ona jest podstawą do wykonania obrotu. I wtedy, w ten sposób, że tak powiem, Radzimy sobie w sytuacji, kiedy chcemy stworzyć lokalną oś obrotu do wykonania obrotu. Ale to robimy w szkicu. Natomiast znajdziecie wcześniejsze filmy, może też w opisie pod filmem, umieszczę kilka przykładów, gdzie robimy tego typu operacje na bazie stworzonych oś konstrukcyjnych. I to jest też bardzo ciekawy sposób, ponieważ taka oś Możemy rzutować, wtedy nie musimy się bawić w dodatkowe wymiarowanie. Robimy to na bazie definiowania pozycji osi konstrukcyjnej. Taką oś rzutujemy sobie na szkic i od razu mamy punkty bazowe. Bądź korzystamy z lokalnego układu współrzędnych, to jest wtedy jeszcze lepsza bajka, bo od razu mamy zero lokalne i wtedy nic nie musimy się bawić dodatkowym wymiarowaniem, ponieważ pozycje lokalnego układu współrzędnych określamy w momencie jego tworzenia. To jest bardzo wygodne. Dobrze, więc tutaj mamy tą kwestię wyjaśnioną. I teraz, co dalej? Zrobimy sobie. Myślę, teraz to żebro. Zrobimy sobie to żebro w ten sposób, że utworzymy sobie oczywiście znowu na płaszczyźnie XZ plane, no bo tak sobie to wy, na początku wymyśliliśmy. Nowy szkic. I teraz, jak ja mam sobie zrobić. Tak, żeby to było znowu wygodnie, i teraz Wam troszeczkę pokażę kombinatorstwa, bo proszę zobaczyć: no, żeby zrobić to żebro, no to musimy mniej więcej zrobić coś takiego. Czyli na pewno musi być podstawa zabazowana z osią, niekoniecznie z górną ścianą tutaj tej, tej płyty, tej bazy. Niekoniecznie, bo zobaczcie, że jak ja sobie wiążę z, z bazą 0, z osią x, to ja automatycznie mam odebrany stopień swobody wynikający ze związania z, z jednego jego wierzchołka tego prostokąta od razu z osią. Więc będę miał w, w punkcie. Żeby go określić i jednoznacznie już związać, wystarczy, że na przykład zwiążę sobie dolną krawędź i teraz punkt zwiążę sobie z punktem i już mam stałą granicę, ponieważ wystarczy, że ja teraz zmienię długość tej podstawy, tej płyty, to ten punkt. Wiążący, to żebro zawsze będzie mi dostosowywał w odpowiedni sposób, zawsze ono będzie na swoim miejscu. Dzięki temu sprawdzimy, czy mi to złapało. Działa dobrze. Tutaj widać, że tylko góra dół mi się przestawia. Co dalej? No to teraz wysokość. Wysokość, no to widzimy tutaj jednoznacznie, że jest równa z wysokością tulei, którą już utworzyliśmy. Więc co robimy? No, przydałaby się nam zrzutować tą tuleję. I teraz zrzutowanie yy, za pomocą narzędzia Create External Geometry, czyli rzutowanie krawędzi. Z istniejącej geometrii jest o tyle dobre, że ono będzie pełniło dwojaką funkcję. Pierwsza funkcja będzie taka, że będzie za pomocą relacji przynależności punktu do istniejącego obiektu określało nam wysokość, ale teraz pozycja. Nie możemy sobie, że tak powiem, dowolnie tej pozycji określić, ponieważ przypadkowe zmiany na przykład grubości tego żebra spowodują, że dostaniemy błędne na przykład zakończenie. Pojawią się szczeliny w modelu, które spowodują uzyskanie błędnego modelu. Jak jest najbezpieczniej zrobić? No tak, żeby ta krawędź tego, lewa krawędź tego profilu była związana na przykład z osią. Tego, tej, tej tulei, tutaj, którą tworzymy, tego cylindra. I teraz, właśnie tutaj przemawiałoby za tym, aby sobie do tej operacji stworzyć oś konstrukcyjną, o czym przed chwilą wspominałem. Natomiast my tego nie mamy tutaj, ponieważ ta oś by była znowu widoczna, byśmy sobie zrzutowali i związali tylko tą krawędź. Polecam przećwiczyć. Jak ktoś będzie miał z tym problemy albo nie za bardzo rozumie o czym mówię, proszę napisać, będę to tłumaczył dodatkowo, więc poradzimy sobie, nie ma tutaj żadnego problemu z tym. I w takim razie wracamy do początku, ale dzięki temu, że tak to zrobię, to znowu sobie zrozumiem pewną rzecz. Mamy typu obiekt liniowy, obiekt odcinka, przepraszam. Obiekt odcinka, który jest po prostu linią profilu, ale tak teraz być nie może, bo nam FreeCAD tego nie zaakceptuje. Musimy to przerobić na element konstrukcyjny, więc znowu zmieniamy jego charakter. No ale teraz chcemy zadbać o to, aby on był w środku. Więc co musimy zrobić? No musimy skorzystać z relacji, prawda, symetrii, ponieważ te dwa odcinki, dwie, dwa punkty zrzutowanej krawędzi, no mają być symetryczne względem tej osi. No, brzmi z pierwszego założenia dziwnie, ale z racji z tego, że te dwa punkty są nieruchome, a oś jest ruchoma, no to oś musi się wyrównać. No i w ten sposób wiemy, że one jest z symetrii teraz. Więc teraz wystarczy sobie związać przynależność punktu do tej naszej osi i profil naszego żebra jest gotowy. Z racji tego, że cały czas jakby zostawiliśmy sobie na koniec tworzenie otworów, mamy... W, na, całym, na całym etapie tutaj jednolitą e, bryłę, jednolitą objętość, no dzięki czemu nam fajnie jest w ten sposób tutaj pracować i wyciągać sobie te składowe, e, składowe elementy, e, operacje naszego, naszego detalu. I podobna sprawa, wychodzimy sobie ze szkicu i robimy wyciągnięcie sobie tego żebra, oczywiście symetrycznie, ponieważ tutaj nasza XZ płaszczyzna jest naszą tutaj płaszczyzną symetrii, na, na wartość 8 mm zgodnie z rysunkiem, i wprowadzamy sobie teraz 8 mm, i jest gotowe. No i teraz to, co jedynie nam pozostało, to wykonanie otworów, i właściwie to tylko zaokrąglenia R5 na, na tym żeberku. Pozostałe promienie możemy sobie samodzielnie już przećwiczyć, nie będziemy już na to aż tak bardzo tracić czasu. Więc teraz znowu wychodzimy z płaszczyzny XZ Plane, nie ma innej opcji. Włączamy sobie widoczność przekroju. I tworzymy sobie zarys obrotu wycięcia. Czyli od bazy względem osi, tutaj mamy łatwą sprawę, 6 mm do góry. Potem od, bazy, od górnej powierzchni zwymiarujemy sobie to 28 mm, tak jak jest na rysunku. Średnica fi 24, czyli 12 na promieniu. I będzie gotowe. Czyli tutaj, żeby było szybko, wybieramy sobie polilinię, Czyli zrobimy to, że tak powiem, z jednego ruchu. Raz do góry. Potem zwiększamy średnicę do góry, do osi i do punktu domykamy. Mamy profil związany. I teraz tak, oczywiście, żeby tutaj dokończyć wiązanie, rzutujemy sobie zarys okręgu maksymalnego, żeby znowu związać sobie tutaj maksymalnie wymiar, żeby nie wymiarować ponownie wysokości, bo mija się to z celem. I teraz nam potrzeba określić średnicę oraz głębokość tego otworu. Więc po kolei, od dołu. Mieliśmy tutaj wymiar 12 mm, czyli 6 na promieniu. To jest raz, przeciągnę wymiar, żeby był widoczny. Zrobimy sobie to samo z góry. Tam mieliśmy fi 24, czyli będziemy mieli 12 na promieniu. Op, jest, przeciągniemy, żeby było. Dobrze widoczne. I jeszcze potrzebujemy zwymiarować głębokość, która wynosi 28 mm. Otworu FI 24. Czyli tutaj mamy 28 mm. I nasz profil jest w pełni wymiarowany, o czym świadczy kolor naszego szkicu. I wykonujemy wycięcie po obrocie. Czyli teraz druga partia, seria narzędzi. Oczywiście wybieramy oś Z, obrót o 360 stopni i nasz otwór jest tutaj gotowy. Więc to już mamy, mamy sprawne. Zgodnie z rysunkiem, no oczywiście widzimy krawędź i w przekroju, oczywiście też pamiętamy, że tutaj na prześciu tych otworów też powinna być widoczna krawędź. Yy, dobra. I teraz to samo robimy z M z gwintem. No oczywiście, gdybyśmy robili model czysto pod oznaczeniem gwintu, no to robilibyśmy. Robilibyśmy otwór pomniejszony, prawda, podwiertło do wykonania gwintu M14, nie potrafię sobie z pamięci przypomnieć teraz, jakie tam powinny być wartości. Dlatego, żeby już tutaj nie kombinować, uprościmy sobie temat i wymyślimy sobie średnicę, na przykład fi 12 i będzie OK. Dlatego teraz jak robimy tutaj temat? No, robimy podobnie. Musimy sobie narysować prostokąt, łapiemy o oś, żeby mieć na, na przelot. No, i teraz ponownie z racji tego, że my sobie nie wykształciliśmy tej osi konstrukcyjnej, teraz proszę zobaczyć. Jest to trzecia operacja, gdzie musimy rzutować w tym momencie krawędź, po to, żeby łatwiej było sobie wiązać. Gdybyśmy mieli oś lokalną, którą wskazywałem, jako element konstrukcyjny pomocniczy, wszystko mielibyśmy, że to powiem, za darmo. Są wcześniejsze filmy, gdzie właśnie można zaobserwować jakby zaletę stosowania takiego rozwiązania. Więc polecam sobie przećwiczyć i zobaczycie, jaka jest oszczędność czasu i pracy w momencie, kiedy stworzycie sobie lokalną osi, tylko nią będziecie sobie rzutować i wiązać z nią szkicę. Bardzo upraszcza to pracę, a aniżeli właśnie ciągle powtarzane wiązanie elementów konstrukcyjnych po to, żeby sobie stworzyć podstawę do wiązania modelu. Tak żeby oczywiście nie robić wiązań. I teraz też powtórzymy sobie oś, żeby to było zgodnie. No teoretycznie może byśmy tam jakoś rzutowali, też znaczy rzutowali. korzystali z, tych szkice, z szkiców, które już były dodatkowymi narzędziami, ale powiedzmy tak, żeby poza part design i sketcher sobie tutaj nie nie wychodzić. Dobra, yy, mamy pionowość zachowaną. Symetria, tylko żeby teraz punktów nie pomylić, więc sobie odsunę ten profil. Symetria, punkt, punkt, oś, to mamy związane. Przeklikamy ją na element konstrukcyjny i zwiążemy sobie promień. Dajmy sobie jeszcze 6 mm, niech będzie powiedzmy w ten sposób. I yy, co dalej? I teraz tak, wiązanie punktu, na przykład Wierzchołka do osi. Mamy gotowe, wychodzimy i robimy obrót względem. Uwaga, wykrytej osi konstrukcyjnej. I otwór jest, i otwór jest gotowy. Dla uproszczenia, tutaj zagadnienia, przyjmijmy, że on jest otworem M12. Na rysunku sobie to może, możemy potem oznaczyć. Ktoś sobie to może sprawdzić jaki będzie otwór dla gwintu M12, po prostu skoku nie pamiętam i wtedy byśmy wiedzieli jakie wiertło powinno być w przybliżeniu. Dobra, no i zostało na koniec, zostało na koniec promień R5, czyli wybieramy zaokrąglenie, wskazujemy krawędź, wybieramy wartość promienia R5. Pozostałe promienie do samodzielnego przećwiczenia ponieważ szkoda tutaj już przedłużać czas, najważniejsze rzeczy takie eksperymenta, w eksperymentalnym podejściu do wykonania tego modelu Wam przedstawiłem. Mam nadzieję, że to się Wam podobało, chociaż, chociaż pewnie film jest długi, bo długo sobie pozwoliłem porozmawiać, ale może dzięki temu też wypowiecie swoje, swoje opinie w tym temacie żeby jakaś taka ciekawa dyskusja się nawiązała. No i gdybyście jeszcze mieli jakieś ciekawe tutaj tematy spostrzeżenia w tym temacie, zapraszam do dyskusji. Natomiast oczywiście informuję, że ten model naprawdę na wiele różnych sposobów można wykonać. I to jest akurat tak prosty przykład, że tutaj no można cuda wyczyniać, jeżeli chodzi o sposoby do, do podejścia, do wykonania. Ale no nie będziemy tutaj, że tak powiem, aż tak w filozofii tworzyć na temat, co jest lepsze, czy taki sposób, czy taki, ponieważ to jest prosta sprawa i, i myślę, że ten przedstawiony przeze mnie sposób jest w przypadku programu FreeCAD oczywiście o tyle dobry, że tutaj praktycznie nie będziemy mieli problemu z gubieniem odniesień, ponieważ cały czas bazowaliśmy na odniesieniach od baz, a nie od elementów istniejących modeli, nawet te elementy rzutowane, konstrukcyjne nie powinny się tutaj psuć, także powinniśmy otrzymać dość sprawny model Polecam przetestować. I chyba na tym skończymy tutaj. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.